Trzeba nie lada umiejętności, by prowadzić 12-metrowy, kilkutonowy autobus. Pierwsze panie już pracują no ponad, na pewno ponad dekadę temu i myślę, że to wychodziło dość spontanicznie. Nie było to jakaś zorganizowana akcja z naszej strony, natomiast spontanicznie to wychodziło i no tak się potem samo rozwijało organicznie, że właśnie też podejrzewam, że inne panie namawiały, ludzie właśnie się oswajali z widokiem kobiety za kierownicą i coraz więcej tych kobiet do nas trafiało. Widok kobiety za kierownicą żółtego autobusu w powiecie lubińskim to już nic nowego. Był czas na jakieś zmiany w życiu i wtedy właśnie wymyśliłam sobie tak spontanicznie, że może kierowca i to była naprawdę jedna z lepszych decyzji w moim życiu. I myślę, że jeżeli w firmie nadal będzie mi się pracować tak, jak mi się pracuje, będzie się rozwijać to wszystko w takim dobrym kierunku, jak się teraz rozwija, to myślę, że do emerytury dopracuję. Widok pań za kierownicą częściej wywołuje uśmiech i słowa uznania dla płci pięknej. Jest to dla mnie pasja, jest to też spełnienie moich marzeń, no i coś, co bardzo lubię. Jeżeli ktoś lubi prowadzić autobus miejski, to jest to praca bardzo ciekawa, zważywszy na to, że codziennie mamy inne kursy, innych ludzi wozimy, inna pogoda jest na zewnątrz. Patrząc też pod pryzmat pasażerów, widzę, że jak podjeżdżam na przykład na przystanek, to widzę pasażerów bardzo uśmiechniętych, zadowolonych, że jedzie kobieta, że jest kierowcą autobusu. Lubiłam autobusy, generalnie duże maszyny. Od małego. Miesięcznie panie pokonują blisko 4,5 tysiąca kilometrów. Dziennie, w zależności od trasy, to 140, a nawet 300 kilometrów. Każdy dzień w tej pracy jest inny, mówi Aneta Babowicz, która w PKS-ie w Lubinie pracuje od 3 lat. Podoba mi się ta praca, ja kocham jeździć, lubię jeździć i myślę, że mam to po ojcu, bo mój ojciec też był jako kierowca zawodowy, no i myślę, że genetycznie gdzieś to tam poszło, nie? W ten kierunek. Na początku tak, a teraz nie mam z tym problemu. Kocham to, po prostu jeździć dużymi autami. Naprawdę. No jest frajda i no lubię, po prostu lubię. W tej chwili w lubińskim PKS-ie 25% wszystkich kierowców to właśnie panie.